Mamy, to, mamy to połączenie, koncept. Słuchajcie. Już, już, czekaj, tylko mi tu na telefonie wyskoczyło, myślałem, że wyskoczy mi na komputerze, ale... Ta. Mam wideo. Dobry wieczór, dobry wieczór, dobry wieczór. Zaraz zobaczymy... Tak, tak, daję na głośnik. Nie wiem, czy będzie dobrze słychać Wojtka. Dajcie znać w komentarzach. Wojtek, powiedz coś na próbę. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Wojtek Szczęsny, Wojtek Szczęsny. Dobra, wszystko się zgadza. Powiedz mi, jak to jest nie spieprzyć czegoś na turnieju? Słuchaj, od kiedy ty odszedłeś z łączna z piłka, to jakoś dużo łatwiej jest. No tak, widzisz, rzeczywiście akurat w twoim kontekście to zdecydowanie łatwiej. Jeśli chodzi o ten mecz, który dzisiaj rozgrywaliście z Arabią Saudyjską, pytanie o rzut karny, to była intuicja czy poważny ciąg przygotowań? Ciąg przygotowań, ale czy tak poważny, to nie wiem. No wiedziałem, jak uderza i że czeka na ruch bramkarza. No więc zrobiłem ruch i on dał się nabrać, także proste. Nauczę cię kiedyś. Ja tu mam skomplikowaną logistykę. Wiesz co, Adam, ja proponuję, żebyś ty wziął tę kamerę do ręki i przeszedł tutaj, bo będzie mi zdecydowanie łatwiej, też będzie mi łatwiej tutaj rozmawiać z Wojtkiem. Jeśli chodzi o stan twojej prawej nogi, jak to wygląda? Bo wiemy, że jesteś mistrzem lagi, ale lagi precyzyjnej. Wszystko mnie boli, ale poza tym dobrze. Dzisiaj w punkt było. Czy było podanie na 5 metrów, czy na 10, czy na 70, to wszystkie były precyzyjne. Ale nie, wiesz, mnie ta laga nie boli, powiem ci szczerze. W sensie takim, że widziałeś, dzisiaj raz od piątki rozegraliśmy bardzo fajnie i straciliśmy piłkę na 20 metrze. Więc jak nas nie w pierwszej połowie nas w ogóle nie presowali, to mieliśmy trochę miejsca i mogliśmy sobie grać od tyłu i chyba tylko jedną długą piłkę. W drugiej połowie nas presowali, bo przegrywali. Jak raz chcieliśmy pod presem wyjść, to zrobiliśmy piłkę pod polem karnym. Co pokazuje, że im mniej piłka jest pod naszą bramką, tym lepiej. A to znaczy, że trzeba ją najdalej oddalić. A powiedz, jak było na... Ale poczekaj, ale do Matiego przed bramką podobało ci się. Jeszcze raz? Do Matiego Kasza przed bramką. No powiem ci, przypomniałem sobie te nasze rozmowy, jak dawałeś te ciasteczka do Danilo i do Aleksa Sandro i jak nie zawsze w kadrze było komu coś z tego zrobić. Dzisiaj ewidentnie było, ale powiedz mi, jak było na kolacji, bo widzę, że pełen spokój, raczej nie ma euforii na twojej twarzy, więc dzisiaj było spokojnie. Zmęczony, ale też wiesz, w Katarze alkoholu nie mamy, w sensie piwa nie można było napić zasłużonego po meczu. Więc ten poziom energii też nie jest taki, jakby zadzwonił do mnie po dwóch piwach. Chociaż wiesz, musimy być prosi, bo ostatnio po dobrym wygranym meczu w klasie polskiej, jak ktoś dzwonił tam do konkurencji naszej drugiej nocy, to różnie się to kończyło, nie wiem czy pamiętasz. Mówisz o meczu ze Szwecją? Może tak, mówię o meczu ze Szwecją, to muszę być ostrożny teraz. Także trzeba być ostrożnym, zdecydowanie. Natomiast w kontekście tego spotkania jeszcze kilka pytań, bo wszyscy się wynarzekali o to, co się działo w meczu z Meksykiem. Ty też wypowiedziałeś się na antenie TVP Sport, nie wiem, czy to była wypowiedź dla TVP Sport, czy dla FIFA, ale powiedziałeś o tym, że my nie potrafimy wyprowadzać piłki. My jako naród, czy my w tej konfiguracji personalnej, jakiej jesteśmy teraz? My generalnie to reprezentacja. No, może moglibyśmy grać z zawodnikami, obrońcami, którzy lepiej czują się wyprowadzają piłki, ale nie są tak dobrze w defensywie. Więc jakby... Mówię sobie, miałem na myśli my zespół, że tak powiedziałem, dzisiaj się to potwierdziło. Dzisiaj raz podjęliśmy ryzyko i pod dużym presem postanowiliśmy wyjść i nie wyszliśmy z 20 metra. I dlatego ja zupełnie na przykład się nie wstydzę takiej gry. Wszyscy myślą, że za Paulo Sousy my graliśmy ładną piłkę, za Paulo Sousa mnie ustalał dokładnie, gdzie mam kopać i kto ma się ruszać przy długim wykopie. Potem grę sobie układaliśmy już na połowie przeciwnika, ale jeśli ktoś myśli, że kadra kiedykolwiek wychodziła podaniami od tyłu, grając przeciwko zespołowi, który dobrze presuje, to
to chyba źle oglądamy tę reprezentację. No ale dzisiaj jednak, wiesz, to wyprowadzenie trochę dywersyfikowaliście, no bo w meczu z Meksykiem to było... Nigdy powinno zupełnie nie prezentowali tego. Kiedy mieliśmy wprowadzenie piłki od bramki, to oni stali na 40 metrów, no to już trzeba być głupim, żeby nie zagrać krótko i wprowadzić sobie piłkę do przodu. Ale Meksyk tak na nas nie czekał, więc jakby... Jakbyśmy próbowali grać tak z Meksykiem, to uwierz mi, nie mówiłoby się o tym, jak żałosna jest laga, tylko jak żałośnie wyprowadzałem piłkę od tyłu i jak żałośnie straciliśmy trzy bramki z kontry po postaci piłki na własnej połowie. A te 42 podania, te długie, tak jak powiedziałeś, one trochę bolały, a to jest jakiś specjalny rodzaj regeneracji później? Musiałeś troszkę więcej czasu spędzić na stole maserskim, czy... Po prostu odpoczynek. Nie, u maserów mi trochę. Ja dzisiaj w pewnym momencie zastanawiałem się, czy ja będę w stanie wyjść na mecz, bo mi troszkę mnie pociągnęło, to sobie bolało. I wcześniej sezon z rozrywki. Ale widzisz, udało się. Pytania z... Umówmy się. Aż tak stary się nie są, żeby nie móc sobie tam 30 parę piłek długich kopać. No tak, zwłaszcza, że akurat przy okazji współpracy z Maxem Allegrim, to też często z tego narzędzia musisz korzystać. No nie, może nie aż tak często, ale jest ono dozwolone. Ale gdzieś mi się ostatnio taka historia obiła o uszy. Akurat nie od ciebie słyszałem, a historia o tobie, a propos tego, że Max Allegri kiedyś was przygotowywał do tego, żeby krótko wyprowadzać. Potem ty doznałeś kontuzji, wróciłeś i coś jakby się zmieniło. Coś ci dzwoni, czy nie? Nie, no, to ja z tobą rozmawiałem chyba. Tak, to ja ci mówiłem w prywatnej rozmowie. No to teraz musisz powiedzieć publicznie. Mieliśmy naprawdę bardzo dużo treningów w tym roku pod wyprowadzanie piłki i na początku roku próbowaliśmy to robić. Robiliśmy to raz nieźle, raz gorzej. No problem jest w tym, że to raz gorzej to jest na ogół bardzo kosztowne. I ja w swoich ostatnich 10 meczach widzę w tym roku, po kontuzji zagrałem chyba 9 meczów blizę, 8 na 0, 8 czystych kąt. I szczerze to ilość długich piłek była zbliżona do tych z meczów z Meksykiem. I to jest żaden wstyd. Ale ty miałeś wrażenie, że te twoje słowa zostały trochę źle zinterpretowane, czy ty się źle wyraziłeś? Bo tak wszyscy zaczęli mówić o tym, że ty chcesz wmówić, że jesteśmy gorsi niż jesteśmy w rzeczywistości jako naród. Bo pewnie gdzieś jakby feedback tych słów do ciebie dotarł. Nie, ja uważam, że my wyprowadzamy... Nie, ja absolutnie się nie powiedziałem i absolutnie uważam, że to było źle przyjęte. Ja uważam, że my jesteśmy dużo gorsi w wyprowadzaniu piłki pod presem, niż ludzie tego od nas oczekują. A my oczekujemy od siebie jakiegoś sukcesu na tych mistrzostwach i uważam, że trzeba grać tak, w taki sposób, który gwarantuje nam bezpieczeństwo w tyłach. To teraz nasi koledzy pytają ciebie. Cześć, Wojtek, Krzysiek, Marciniak. Cześć, myślałem, że już Wisia tam sam siedzi. Nie, jesteśmy tutaj w większym gronie, czekaliśmy właśnie, aż dojedziecie. Tak naprawdę mamy dwa pytania, jedno króciutkie. Czy czujesz się okradziony z tytułu piłkarza meczu, bo Robert go zgarnął, a w naszej opinii to jednak dla ciebie powinien trafić? Nie, tak próbowałem tam jakoś tam górę tej statuetki wziąć, jak możesz złamać i sobie do pokoju wziąć, ale twarda, nie dało się jej złamać. Nie, piłka nożna jest dla napastników, dla tych, którzy strzelają bramki, to oni się cieszą, my tam brudną robotę odwalamy z tyłu i tyle. To ja jedno pytanie do tego. Niedobrze, mógłbym ją przyznać dzisiaj Bartkowi Bereszyńskiemu. No, Bartek Bereszyński, chyba się zgodzimy, tak powiedziałbym globalnie w tych dwóch meczach najlepszy piłkarz reprezentacji Polski, natomiast co do Roberta Lewandowskiego, ty go znasz jak mało kto. Czy widziałeś, żeby kiedyś Robert Lewandowski płakał po tym, jak strzelił bramkę? Wiesz co, ja widziałem, że tylu chłopa na niego wskoczyło, że nie wiem, czy on nie płakał z bólu, bo go plecy bolały może, wiesz, bo to niekoniecznie było ze wzruszenia. Nie widziałem, ale rozeszła na pewno z niego duże ciśnienie po tym strzonym karnym i jestem w stanie zrozumieć emocje. Okej, to jeszcze jedno pytanie dotyczące, jak powinniśmy interpretować twoją wypowiedź o tym, że za mecz z Argentyną przypisujemy sobie 0 punktów, bo wokół tego też różne teorie narosły, a my tutaj już budujemy wszystkie możliwe scenariusze tego, co się może wydarzyć w środę wieczorem. Wiecie, przysięgam ci teraz, że nie tłumaczę się, ale pamiętam, że wróciłem po treningu do hotelu, bo odprawa, potem był trening, wróciłem do hotelu, mówię, aferka. I mówię, przecież nic tego nie powiedziałem, oglądam, powiedziałem.
ale ja przysięgam na moje zdrowie, że chciałem powiedzieć, że ja nie twierdzę, że my sobie dopisujemy 0 punktów, a powiedziałem, nie ukrywam. Słuchaj, no... cała historia. Czesław Michniewicz też nie pamiętał do końca, co powiedział w briefingu z dziennikarzami. Też się z tego wywiązała afera. Wy to trochę śledziliście? Na was to jakkolwiek wpływało, czy tylko, że tak powiem, materiał do szydery? Trener lubi dużo gadać i jakby nie mam z tym żadnego problemu. No. Ale ja powiem ci, że ja widziałem jego tłumaczenie i też je rozumiem trochę. To dzień później, czy dwa dni później? Słucham? To tłumaczenie dzień później, czy dwa dni później? Bo one się trochę różniły i mam wrażenie, że to dwa dni później było dobre. Nie śledzę, sorry. Mówię o tym, że tam rozmawiał z dziennikarzami i powiedział, że nie zamieni wody w wino po tym, jak oni mu powiedzieli, że nie ma tutaj alkoholu. No. Albo chcę mu wierzyć, albo dobrze to wykombinował, dobrze się wytłumaczy. Powiem ci tak, na koniec to sobie bardzo dobrze wykombinował, bo na tej ostatniej konferencji tak koncyliacyjny był bardzo, a później wygrał mecz z Arabią Saudyjską, co wszystkim było na rękę. Wy oglądaliście mecze Argentyny, czy nie? Tak, oglądaliśmy teraz podczas Kroacji. I wnioski? Wygrali 2-0, nie, 2-0, tak wygrali. Dziękuję za informację. 2-0, niestety Ochoa wybrał nie najlepszy moment na to, żeby zagrać nie najlepszy mecz. Czy Czesław Michniewicz już, znaczy inaczej, czy ty sobie wyobrażasz najpiękniejszy autobus w historii polskiej reprezentacji, który stanie w polu karnym w tym meczu? Czyli najpiękniejszy autobus, jaki jestem w stanie sobie wyobrazić, to jest taki z otwartym dachem, kiedy my po krakowskim przedmieściu jedziemy z pucharem mistrzostw świata i przy królu Zygmunta witają nas tłumy, wiesz? I nas S16 na lotnisko przeprowadza. A co, myślisz, że będziemy pressingiem grać? No i to mi się podoba, ta odpowiedź mi się podoba. Ja też się nastawiam na ten autobusik, bo... Ja trzecie czyste konto biorę w ciemno, w tym momencie nie będzie mnie obchodziło wtedy. Lekki freeze. Lekki... Jesteś z powrotem. Wróciło. No, czyste konto biorę w ciemno w każdym razie. No, generalnie ty za kadencji Czesława Michniewicza to powiedziałbym, masz taki... Chyba najlepszy czas w karierze reprezentacyjnej, czy się pomylę? Ja dopiero po raz 5 meczów zagrałem trenera. No to wyobraź sobie. Zagrałem na 0 ze Szwecją, na 0 z Walią, teraz 2. Nie, to 6 meczów, bo jeszcze Belgia i Holandia. Czyli 3 rank 6 meczów. No dobrze, fajnie. Ale to też nie do końca jest tak, że to jest mój najlepszy okres, tylko... Można mówić, co się chce, ale trener bardzo dobrze ogarnia i przygotowuje mecze, jeśli chodzi o fazę defensywną i bronią się dużo łatwiej, no, wszyscy wiesz. A zapytam cię tak przewrotnie, czy największym sukcesem Czesława Michniewicza jest to, że przekonał Roberta Lewandowskiego do tego, że nie jesteśmy do końca połączeniem Barcelony i Bayernu? Ja nie wiem, czy przekonał, ale przekonał go do tego, że kiedy trzeba, to musisz zapieprzać do zespołu i Robert biega i walczy i dzisiaj nawet przy stanie 2-0 w pewnym momencie wracał na swoją połowę, żeby pomagać nam w defensywie i bardzo mnie to cieszy, bo są momenty, kiedy wszyscy gramy na lewego i może sobie nastrzelić bramki, ale myślę, że ma w sobie na tyle pokory, żeby zrozumieć, że nie będzie strzał hat-tricków na mundialu. Na to przyjdzie czas w eliminacjach, może jak będą mecze z mniej utytułowanymi zespołami. A teraz musi on grać na zespołu też i nigdy nie miał z tym problemu, ale uważam, że teraz rzeczywiście wygląda na wyjątkowo zdecydowanego. Czy jakieś specjalne triki na odprawie były stosowane przed meczem z Meksykiem albo z Arabią Saudyjską, bo jakieś informacje się pojawiły a propos tego filmiku specjalnego, w którym się wypowiadali trenerzy klubowi, bardzo zacni. Czy teraz też coś było? Nie, teraz nic nie było, ale ten filmik bardzo przyjemny, powiem szczerze, bardzo fajny. Co Spalletti powiedział, albo co Mourinho powiedział? Ale nie chcę tak zdradzać, zapowiem ci trochę tej rozmowie, ale akurat Mourinho był najśmieszniejszy też. No dobrze, jakieś pytania jeszcze? Kuba Polkowski jest też, wiesz?
Tylko... Bolko się schował, chodź. Nie słuchałem, bo w kibicie. Tutaj, fajną masz bluzę, ale ja mam fajniejszą. Co jeszcze jest zapytać? Pozdrowienia, Wojtek, naprawdę il migliore. Nie, żartuję. Wojtek, trudno mi się odnieść, bo tak jak mówiłem, byłem w toalecie, wiesz? Wiedziałem, że akurat mam 5 minut dla siebie i poszedłem. Przepraszam. Obejrzę z otworzenia. Przetłumaczę, Wojtek pytał 1 czy 2. No bo... Nie. Delikatnie. Nic go nie było, tak? No właśnie, to tak dziwne jeden. No to jeszcze jest Michał Zachodny z nami. Tylko czekaj, to musimy zrobić tak. Michał do mikrofonu. To wygląda troszeczkę jak pijany wujek na weselu, który pokazuje całą rodzinę, wiesz? Zobacz, jak ten wyrósł. Cześć! Wujek! Siema. Słuchaj, a czy wy, biorąc pod uwagę, jak przebiegały te ostatnie kilka dni, co się działo wokół, wiadomo, po tym pierwszym meczu, czy wy mieliście bekę z tego wszystkiego, o czym my sobie rozmawialiśmy odnośnie stylu gry, odnośnie tego, co się zdarzyło z Meksykiem, tych długich podań i tak dalej, tej lagi. Czy to was w ogóle docierało, czy zdziwiło może was, ile tego było? Znaczy mieliśmy bekę, no jakby nie bardzo ktoś na to zwraca uwagę, bo my widzieliśmy, jak sobie mecz przygotowaliśmy, mecz wyglądał dokładnie tak jak widzieliśmy, ludzie wyglądał. I... No jakby wiedzieliśmy też, jaka może być reakcja na taki styl gry, no. Uważam, że zupełnie by, może nie zupełnie, ale inaczej by to wyglądało, gdybyśmy wykorzystali ten rzut karny i mieli 3 punkty po pierwszym meczu, już 6 punktów po tym meczu i już byśmy w tej chwili patrzyli tylko, czy gramy z Anią, czy z Francją w kolejnym meczu. Także czasami jest tak, że jedno kopnięcie piłki zupełnie zmienia obraz meczu. Albo jedna obrona piłki w tym wypadku. Więc przecież nie jesteśmy głupi, my wiemy, że to nie jest ładna piłka i jest ona brzydka dla oka, ale dla nas okazuje się skuteczna i bezpieczna i tyle. To jeszcze tylko ostatnie pytanie, bo Wiśnia cię pytał o to przygotowanie do rzutu karnego, do obrony. Ile tych rzutów karnych obejrzałeś? Bo ja... Przyznam się szczerze, nie dosłyszałem, zajmował kibel wówczas Polkoś, ja tu byłem, ale nie słyszałem tego. I już samo przygotowanie przed tym rzutem karnym, czy jakieś masz, nie wiem, metody na uspokojenie się, na przypomnienie sobie tego wszystkiego, czy po prostu idę? Powiem wam coś, ale nie mówcie nikomu. Po pierwsze tak, 15 rzutów karnych każdego z wykonawców, albo ich tam trzech. A dzisiaj miałem troszkę problem, bo stanął zawodnik przede mną, a ja nie wiedziałem, kto to. I zacząłem go trochę od boku podchodzić, żeby numer zobaczyć, a on stał przede mną i tak mówię, ej, obróć się trochę. A w końcu on oddał piłkę drugiemu i już ten wiedziałem, który to jest, to już miałem spokój, bo wiedziałem, że obróć. A to jeszcze, wiesz co, jeszcze jedno pytanie, zastanawiam się, czy sędzia w ogóle z tobą rozmawiał po tym obronionym rzucie karnym, bo wiesz co, tam były milimetry, twoja pięta albo się stykała z linią, albo się nie stykała, no generalnie pachniało to troszeczkę powtórką, natomiast biorąc pod uwagę, w jakich okolicznościach karny był podyktowany, już chyba nie chciał być zbyt drobiazgowy. Czy on ci coś o tym mówił? Myślę, że nie pachniało powtórką, bo nawet jak mówisz, że 3 metry przed linią, to sędzia wiedział, że drugiego też obroni, trzeciego jak powtórzy, to też obroni, a potem jak już mnie wyrzucił z boiska, to wejdzie z chorób i też go obroni. Więc już nie było co kombinować, bo uważam, że dzisiaj odkryłem nową zasadę piłki nożnej. Nie musi być faulu, żeby był karny. To wyjątkowo ciekawa zasada, kiedy gra się z Arabią Saudyjską. Także myślę, że jakby postanowił mi po tej całej sytuacji pozwolić rzut karny, to myślę, że skończyłoby się kolejną czerwoną kartką na wielkim turnieju. I tą wspaniałą puentą, Wojtku drogi, zakończymy. Bardzo ci serdecznie gratulujemy. Ja to się cieszę nie podwójnie, nie potrójnie, tylko razy 10. Duma mnie dzisiaj rozpierała bardzo, bo śmiałem się, że ci piłkarze, za których nam się najwięcej z Polkosiem dostawało, czyli Wojtek Szczęsny i Piotr Zieliński dzisiaj, no zagrali, nie chcę powiedzieć w przypadku może Piotrka nie pierwsze skrzypce, ale bardzo ważną partię, a ty na pewno pierwsze...
I Grzegorz Krychowiak, tak jest, ale za niego to wiesz. Jego jest teraz ogólnie trudniej bronić, natomiast niech on broni tak, jak bronił dzisiaj, a wyprowadza trochę lepiej, to będzie wszystko piękniej, wszyscy się będziemy cieszyć. No i powiem ci tak, mamy tutaj takie studio, uwaga, piwo w fabryce Norbina i mamy dużo takiego napoju, który bardzo lubisz, więc jak wrócisz do Polski, wracaj jak najpóźniej, to zapraszamy, bo schłodzona kolka na ciebie czeka. Bardzo chętnie. No. Także bardzo serdecznie dziękujemy, kłaniamy się. Trzymaj się, Wojtek. No i dobra. To kończymy. Czyli obiecane było, tak? Parę cytacików było takich zacnych. Myślę, że jeżeli nie śpią jeszcze niektórzy pracownicy mediów, takich dużych, ogólnopolskich portali... Tam parę cytatów. Będą klikać. Nasi koledzy z meczyków, myślę, że uruchomili tam armię ludzi do wyłapywania cytatów. Tak, będą cytaty, zobaczymy, co się z tym wydarzy. Ale jednak prawdą jest, że każda rozmowa z Wojtkiem to jest po prostu czysta przyjemność.